Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Tym razem, może z elementu prostego, ale czasem warto sobie przypowtórzyć niektóre elementy z programu Microsoft Excel, jak na przykład stworzenie wykresów określonego typu. Jeśli mamy pewne kategorie, na przykład jak źródła finansowania jakiegoś projektu, jakiegoś działania i wiemy, że źródłem finansowania jest kilka elementów nawzajem siebie wykluczających, to można narysować, stworzyć dla takich danych między innymi wykres kołowy. On pozwoli nie tylko narysować wysokości tych słupków, jakby to było w przypadku czy wykresu słupkowego, czy kolumnowego, ale określi udział w całości naszego, powiedzmy, źródła finansowania. Jeżeli założymy, że nasza subwencja jest na 1000 zł, mamy dochody własne, które będą finansowały naszą inwestycję na 2500, jeżeli dotacja celowa wynosi 3000 zł, to mamy jakoś tam dodatkowo, nazwijmy, dotację na 1000 zł i sam projekt jest wart 10 tysięcy złotych i chcemy się dowiedzieć albo przedstawić wizualnie, graficznie źródła finansowania w naszym projekcie, w naszej inwestycji, to możemy zacząć od tego, że w tym polu pod spodem wypisujemy słowo suma. Tak, funkcję suma i równa się suma i od, zależy od czego, otwieramy zakres i sumujemy i wciskamy klawisz Enter. To, co tutaj ja przed chwilą policzyłam, jest to zwyczajnie prosta suma, czyli ile łącznie mamy zebranych pieniędzy na określony cel. Ale żeby komuś uzmysłowić, że na przykład wartość tego projektu jest znacząca, że jakaś dotacja pozostała to tylko 1000 zł, bo w porównaniu do 17, albo nasza subwencja wynosi tylko 1000 zł, my tworzymy wykres kołowy. On jest taki najbardziej celowy w przypadku, gdy mamy po prostu pooddzielne kategorie i wartości. Jeżeli wejdziemy w nasz kreator wykresów, ja pracuję, tak jak widzicie, tutaj na starszym Excelu, ale to w żaden sposób nie zmienia faktu, że te wykresy są bardzo do siebie podobne. Musimy wybrać ten wykres kołowy, klikamy dalej. I teraz właśnie tak jak widzimy, Excel, jeżeli tutaj gdzieś umieściłam komórkę aktywną, to on chce w pierwszym momencie te dane wprowadzić do obliczeń, tutaj do rysowania, źle powiedziałam, tego wykresu. I widzimy tutaj, że znaczące pole stanowi pole w kolorze takim bordowym. Ale żeby się dowiedzieć, która jest to z tych kategorii, to tutaj mam podpisane 1, 2, 3, 4, 5, żeby wszystko było bardziej czytelne. Najlepiej wejść w kategorię serię i jest pole etykiety kategorii. Jeżeli tutaj kliknę w ten element, mam możliwość zaznaczenia tych wszystkich pól, które odpowiadały kwotom, czyli zaznaczenia po prostu kolumny sąsiadującej dla liczb. I teraz oczywiście ja tą serię mogę nazwać, że to są na przykład źródła finansowania. I jeżeli teraz przejdziemy do kolejnego pola dalej w przycisku, to podpowiada mi Excel, że nasz wykres mogę podpisać jako źródła finansowania. Ok, pasuje mi, można zrobić źródła finansowania czegoś tam. Wszystko pasuje, to można edytować. Ale jeżeli chcemy w tym momencie, możemy zmienić również pozycję legendy, czy ona będzie z boku, czy po lewej, czy u góry, a może na dole. Najlepiej to tutaj zróbmy na dole, żeby ten wykres był tutaj umiejscowiony centralnie. Jeżeli chcemy tutaj umieścić wartość, to jak najbardziej można zaznaczyć, ile każdy, że tak powiem, kawałek tego koła stanowi w wartości, na przykład w złotówkach. Możemy też umieścić element procentowy, czyli określić od razu procentową wartość
każdego z tych fragmentów, ile on stanowi w całości. Jeżeli teraz kliknę dalej, oczywiście, że nazwę z kategorii i serii możemy umieścić, ale to trochę by wszystko nam, że tak powiem, zaciemniło. Bo jeżeli ja dodam na przykład nazwę serii, a każdy element ma to samo nazwę serii, że to są źródła finansowania, to dużo nam to nie da, a wykres staje się mniejszy, zmniejszony i mało czytelny. Jeżeli dodam oczywiście element, co jest dopuszczalne, nazwa kategorii, że to są subwencje, tam dochody własne czy projekt, mogę to zastosować, ale powiedzcie mi, po co w tym momencie zastosować legendę, skoro podpisane jest każde pole z takim znacznikiem. Dlatego ja to pomijam. I jeżeli zrobimy opcję dalej, program Excel proponuje nam, w jakim to elemencie umieścić nasz wykres. Czy ma stanowić nowy arkusz o nazwie domyślnie wykres 1? Oczywiście, że można to zmienić wpisując klawiatury, a ewentualnie umieścić w tym bieżącym arkuszu, który u mnie akurat jest nazwany wykres. Jeżeli kliknę zakończ, powstaje nam wykres kołowy, w którym można jeszcze dużo elementów zmienić. Można na przykład zmienić tutaj rozmiar i czcionkę i w ogóle po prostu formatować nam wielkość naszej legendy. Mogę wybrać na przykład, że ma mieć to rozmiar już 16, oczywiście tutaj akurat to nie ma znaczenia. Ja bym w tej formie zostawiła, ewentualnie wciskając Ctrl B można ładnie pogrubić elementy tej legendy i edytować na przykład kolorystykę poszczególnych pól. Jeżeli ja sobie wybiorę jakieś jedno szczególne pole, nie przytrzymując po prostu konkretny kawałeczek i przeklikując dwukrotnie, mogę zmienić kolor, ewentualnie zmienić grubość danego cieniowania, co w tym momencie wyróżnia określony, interesujący przez nas element całości. Jak tutaj widać, dochody własne, przepraszam, wartość tego projektu, która wynosiła 10 tysięcy złotych, to też będziemy mogli edytować, stanowi aż 57%, czyli ponad połowę powierzchni tego koła. Dlatego możemy na przykład wyróżnić je znaczącym, wyraźnym kolorem czerwonym. I w tym momencie można na takim wykresie zauważyć, że sama wartość takiego projektu w źródłach finansowania jest bardzo znaczący. Ja kończę omawianie tego elementu, jakim było rysowanie wykresu kołowego dla dowolnych danych. Oczywiście, że możemy na przykład już, żeby ładniej było, zmienić formatowanie tych komórek z wartościami, prosząc, żeby to były liczby walutowe i bez żadnego podania wartości po przecinku. Wówczas te tutaj, jak widzimy, wartości wszystkie mają dopisek już waluty złotych. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować w sprawie swoich obliczeń, przekształceń, cokolwiek jest Wam potrzebne, jak najbardziej możecie się kontaktować ze mną poprzez stronę internetową zadania-projekty.pl, poprzez pisanie na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. A z pozostałych filmów zapraszam Was do zapoznania się z moimi playlistami, może na której się znajdą się elementy, które Wam są potrzebne do opanowania. Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.